Pamiętamy jeszcze o tym, żeby założyć nową uszczelkę. A tak jak już mówiłem wcześniej, to rozpawane co jest, a tylko jest po to, żeby wydłużyć napięcie paska, żeby łańcuszek był mocno napięty, odpowiednio napięty, bo nie może być luzów, bo wtedy źle to działa. Tak więc uszczeleczkę zakładamy nową. Pamiętajmy też o tym, żeby zdjąć tą czapkę ze sprężyną. Następnie wkręcamy to na dwie śruby i zakładamy. Ja biorę jeszcze śrubokręt i śrubokrętem dopinam i wkładam sprężynkę i dokładamy czapeczkę i tyle w temacie. I co zostaje nam na zakończenie, to jak widać założenie obudowy, włożenie tej cewki, założenie tamtej obudowy bocznej i będziemy go potem mogli odpalić. A i nie zapomnijmy jeszcze od tego, żeby spuścić stary olej i zalać nowy. Po tylu latach, co ja tutaj już grzebię lat przy tych skuterach, dostałem olej Brickstation. Ja uważam, że można wlać do 4-takta, byle jaki tu pisze, co najmniej kosiarki są, ale go i tak wylejemy za niedługo, tak więc ja myślę, że będzie to dobry sposób na szybkie wymiany oleju, bo i tak będziemy wymieniali olej za 50 km, tak więc byle jaki olej wlać, byle żeby był 4-słówem, 10W40. Ja myślę, że ten olej ma 10W40, chociaż tu nic nie pisze, pisze tylko do kosiarek, tak więc do docierania byle jaki olej można sobie wlać.